Droga była momentami nieciekawa. Więc chyba musimy zawrócić, niestety. Siemanko, już jest poranek, właśnie się przygotowaliśmy do odjazdu. Pięknie jest tutaj w Shurgan, natomiast no, jesteśmy tylko lekko zniesmaczeni po tym, że nie udało nam się spać w namiocie tak, jak sobie wymarzyliśmy. Rano znowu usłyszałam o tym, że tutaj gdzieś grasuje tygrys, tak mi powiedziały takie dziewczyny, ale nie wiemy, czy to jest prawda. W każdym razie jedziemy dzisiaj dalej, jedziemy do Naran, to jest taka dość turystyczna miejscowość, natomiast przepięknie sytuowana. I stamtąd będziemy jechać jeszcze do takiego parku narodowego. Teraz przed nami, myślę, jakieś 5 km jazdy po szutrze w dół. I to będzie całkiem hardkorowe, droga do góry była też wymagająca, szczególnie, że tutaj są resorty. Jest tak kilka takich hosteli, homestayów, powiedzmy. I tutaj dość dużo jeepów jeździ, więc trzeba być naprawdę ostrożnym. Także teraz wymagający odcinek, a później powinno już być lżej. Wskoczyliśmy na nasze maszyny i ruszyliśmy w dół. Po drodze co jakiś czas mijały nas duże ciężarówki, które ledwo toczyły się pod górę. Na dole lokalni mechanicy zajęli się zepsutym hamulcem w motorze Patty, a chwilę później byliśmy gotowi do dalszej drogi w kierunku Naran. Droga biegła w dolinie, w której co jakiś czas mijaliśmy mniejsze i większe wioski. Dla wielu mieszkańców droga i poruszający się po niej ludzie są często jedyną szansą na zarobek. Spotkacie tu m.in. sprzedawców owoców, proste bary z lokalnym jedzeniem i herbatą oraz pensjonaty, w których można odpocząć przed dalszą podróżą. Polecamy zatrzymywać się często, żeby wspierać i poznawać lokalną społeczność. Wszystko szło pięknie i gładko, aż wjechaliśmy na olbrzymi plac budowy. Miejsca takie jak te to częsty obrazek w Pakistanie. Drogi są tu stale rozbudowywane, a chińskie elektrownie wodne wyrastają tu jak grzyby po deszczu. Przeprawa rzeczy. Utopicznie. Daj. Właśnie dojechaliśmy do Naran. Droga była momentami nieciekawa. Mianowicie prowadziła przez jakieś 15 km taką industrialną drogą, gdzie odbywają się teraz prace. Prawdopodobnie z tego, co zauważyliśmy w związku z budową tamy. Mieliśmy dzisiaj tutaj kempować. Mieliśmy też odwiedzić taki park narodowy z jeziorkiem, ale pogoda nie za bardzo dopisuje, właśnie zaczyna padać. I znaleźliśmy też hotel mega tanio. Jest teraz tutaj poza sezonem, nie ma w ogóle turystów. I taki super pokój, który Wam zaraz pokażę, mamy za 30 zł już na dwie osoby. Także jest naprawdę tutaj jest tak tanio poza sezonem. Z reguły tak płacimy około 30 zł za nocleg, to jest jak taki maksimum. I dzisiaj nam zależało tylko na tym, żeby mieć ciepłą wodę. To było jedyne, o co pytaliśmy, i ciepła woda jest. Także na razie chyba musimy właśnie zaczyna grzmieć, czyli idzie burza. Także zobaczymy, co z naszym dzisiejszym dniem, natomiast jeśli pogoda będzie dalej taka, no to pewnie będziemy musieli po prostu poczekać do jutra, żeby ruszyć gdzieś dalej. Przed chwilą na dole zaczepił mnie taki chłopak i powiedział do mnie: I like your hairstyle.
A wy co sądzicie? Wracałem do podróży, przedziałek. Marek Mostowiak style. Podoba się wam? No pokój mamy na wypasie dzisiaj, co? Ja sobie robię miksturę. Bo jestem chory ogólnie. Nie dojechało, chyba anginę mam, ale kuruje się. Także. Jet boil w pokoju. Kempingowy staw w pokoju. Jakby był czajnik, bym co zagotował wodę. Tak wygląda pokoik. Ogólnie wszyscy nam to na Ranwali zapowiadali jako mega piękne, idylliczne wręcz miejsce. No jest tutaj naprawdę paskudnie na razie, z tego co widzę. Myślę, że... Więc chyba że gdzieś tam trzeba się wybrać bardziej w kierunku gór, nie? Wejść w jakiś park narodowy. Bo tutaj to jeden wielki plac budowy, nie? Jeszcze sprawdźmy łazienkę. Ja jeszcze nie byłam. Uła! Opuła! Fuck! No powiem szczerze, takiego wypasa to się nie spodziewałam. Ale będzie dzisiaj prysznic. Prank powiedzmy. 30 zł, przypominam. Ale przez to, że szukaliśmy na Google Mapsie jakiegoś miejsca do spania i na ulicy zaczepił nas koleś, który wskazał nam dokładnie ten hotel, który sobie wcześniej wypatrzyliśmy. Więc na necie ta cena była jakoś 10-krotnie większa w ogóle niż to, co my płacimy. Więc naprawdę zajebisty deal. On mi powiedział, że w sezonie 7 koła kosztuje ten pokój. 7 koła, czyli 140 za to. Zresztą tyle mi powiedziałeś. Zresztą ile nieważne, ważne, że już jesteśmy. I że dzisiaj nie śpimy w namiocie, bo pogoda nie sprzyja. O poranku ruszyliśmy w kierunku przełęczy Babusar. Oprócz genialnych widoków zaliczyliśmy kilka kałuż, strumień i slalom między ciężarówką i owcami. Krajobraz stawał się coraz bardziej surowy, a temperatura spadała wraz z wysokością. Powyżej 3000 metrów czuć było, że silniki w naszych motorach mają ciężko. Tak samo jak nasze tyłki, które wysiedziały się naprawdę sporo podczas tego dnia. Przełęcz Babusar to jedna z najwyższych przejazdnych przełęczy. W 2013 roku doszło tutaj do krwawego incydentu na tle religijnym, którego świadkami byli Adam Bielecki i Marcin Kaczka, znani polscy himalajści. Grupa terrorystów zastrzeliła 22 osoby wyznania sunnickiego, które podróżowały autobusem. Więcej informacji na temat tego zdarzenia znajdziecie w sieci. Kajmy so. Ale rześkie powietrze, nie? Dzisiaj wyjechaliśmy z Naran. Jechaliśmy genialną trasą już przez takie góry niskiego Karakorum. Prawdopodobnie właśnie nie jesteśmy pewni, a nie mamy internetu tutaj, żeby sprawdzić, czy tu już się zaczął masyw karakorumski, czy jeszcze nie. I w tym momencie jesteśmy na szczycie przełęczy Babusar i jesteśmy na wysokości 4000 metrów. 4200. 4200 nawet, wow! Nawet się nie spodziewaliśmy, nie sprawdzaliśmy tego, na jakiej wysokości dzisiaj będziemy. No i najprawdopodobniej to jest w ogóle jeden z najwyższych punktów, na jakim będziemy się znajdować podczas całej tej podróży. Najwyższy punkt na trasie karakorumskiej to jest 4800 i to jest w miejscu, gdzie jest granica pakistańsko-chińska. Natomiast nie jesteśmy pewni, czy uda nam się dojechać aż tam, ponieważ część ludzi nam powiedziała, że żeby się zbliżyć do tej granicy, no to trzeba mieć specjalne pozwolenie, którego nie mamy i które pewnie można było zorganizować sobie w Islamabadzie, ale nie mamy jakoś tak ciśnienia, żeby dojechać pod samą granicę, tylko po prostu chcemy sobie
przejechać tą trasę i bez spinki. Co teraz widzicie, to droga, która prowadzi do miasta Skardu. Ten dzień szczególnie zapisał się w naszej pamięci. Oberwane kamienie, skaliste i strome ściany oraz szczyty, wszystko było nieprawdopodobnie wielkie, a sama jazda na moto w tej krainie była wyjątkową i piękną przygodą. Ale góry Karakorum mają też swoją ciemną stronę. Niebezpieczeństwo czyha tutaj na każdym kroku. Nas tym razem zatrzymało potężne osuwisko skalne, które uniemożliwiło dalszą podróż do Skardu. Dla mieszkańców gór Karakorum to stały element ich życia, a dla nas informacja, że znajdujemy się w strefie dużego niebezpieczeństwa. Jak tam wrażenia? No, powiem ci, że grubo to wygląda. Wygląda grubo. Ja prawdę powiedziawszy, jestem cały czas na przyspieszonym biciu serca. Jesteśmy daleko i tamto główne osuwisko jest w tamtym miejscu. Tutaj są skały, no ale nigdy nie wiesz. No właśnie. Także musimy spieprzać stąd. Ale z tego co widzę, tam się cały czas coś osuwa, więc ta droga będzie tu zablokowana przynajmniej przez kilka dni, bo w tym momencie nikt tam nie pracuje ze względu na to, że tam jest po prostu mega niebezpiecznie, więc pozostaje nam nic innego jak zawrócić i tyle. Ale powiem wam, że skala tego, jak to tutaj wygląda, ten ogrom tych gór i sama ta chmura pyłu, która tutaj jest, no wywołuje zimny pot na skroń. Jesteśmy właśnie w drodze do Skardu, czyli w drodze do takiej pustynnej części w Pakistanie. No i w pewnym momencie zatrzymał nas gościu, który nam pokazuje tak. No i pytamy, co się dzieje. On mówi, że droga jest zablokowana właśnie z powodu tego, że zeszła taka lawina. No i teraz trzeba czekać prawdopodobnie najkrócej 2 godziny, aż droga będzie odblokowana. Także jest godzina 12. Powiedzieli nam, że o 14 powinni puścić z powrotem ruch. No więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak razem z lokalsami wszystkimi czekać, żeby móc ruszyć dalej. No i powiem szczerze, że ogólnie jazda tym wąwozem, bo to jest w sumie taki jeden długi wąwóz ciągnący się przez 100 km albo nawet i więcej, jest dość ekstremalna. To znaczy tak, nawierzchnia jest gładziutka, asfalcik jest rewelacja, natomiast ma się to poczucie niebezpieczeństwa, że w każdym momencie gdzieś tam może jakiś głaz, czy nawet mały kamyczek się oderwać i nagle zajechać ci, wpaść ci na drogę. No i wtedy wiadomo, byłoby bardzo niebezpiecznie, ale wychodzimy z założenia, że trzeba byłoby mieć gigantycznego pecha, żeby akurat coś takiego się przytrafiło, także raczej staramy się jechać z pozytywnym nastawieniem, ale na razie czekanko. Zaczynamy.
zaczepił mnie tutaj pan, który pracuje przy pracach porządkowych i powiedział, że ta droga będzie zablokowana do około 6-7 godziny, czyli jeszcze jakieś, kurczę, 6-7 godzin tak naprawdę. Nie 2 godziny, tak jak tutaj lokalni mówili, tylko naprawdę długo, więc w tym momencie chyba zawrócimy po prostu i pojedziemy do Gilgit. Po co zrobić innego? Nie wiem, czy będziemy tutaj czekać do 6-7, chyba bez sensu. No bez sensu, bo już będzie ciemno też. Jechać tą drogą po ciemku byłoby słabo. Więc chyba musimy zawrócić, niestety. No. A widziałem dzisiaj rano na Google Mapsie taki pomarańczowy odcinek, że jest jakiś trafik zagęszczony, ale nie było żadnego ostrzeżenia, że był landslide, więc kurczę, nie wiedzieliśmy tego. Więc chyba zawrotka. No. Moi drodzy, to już koniec tego filmu. Kolejnym razem spotkamy się na drodze śmierci, która była mocnym przeżyciem. Największym problemem tutaj są spadające kamienie. Tutaj bieżnika to już nie ma za dużo. Wyruszymy również na trekking pod Królową Gór, czyli Nanga Parbat. Dzięki, że nas oglądacie i do zobaczenia.